No, witam Cię, kolego hodowco. Z tej strony Stanisław. Dziękuję Ci za wszystkie obejrzane filmy, za wyświetlenia. Prawda jest taka, że już dobiliśmy do 100 tysięcy wyświetleń i mamy ponad 200 subskrybentów, co moim zdaniem jest wielkim sukcesem i dziękuję Wam za to. To jest taki kopniak, bym wideo kręcił dla Was dalej na różne tematy. Dzisiaj chciałem podjąć taki temat jak dalsza rozmowa odnośnie zdrowia gołębi. Wiele z Was, kolegów, dzwoni do mnie i pyta się, co bym zrobił, co bym mógł im podpowiedzieć, aby po prostu no, troszeczkę polepszyć to zdrowie ptaków, tak? Niektórzy dzwonią z telefonami i mówią, no ptaki strasznie leją. Panie Stanisławie, co zrobić? No i wtedy ja Was się pytam, jaki jest gołębnik, tak? Czy jest to cegła, drewno, czy mamy dostęp do warzyw, czy mamy dostęp do ziół, oraz co dotychczasowo było dawane ptakom, czyli jaka była karma, czy była ciężka z grochem, który zapycha te ptaki, czy załóżmy była to lekka karma i co te ptaki od kiedy i w jakich warunkach bytują, od kiedy leją, czy tam na przykład się garbią i tak dalej. Większość z Was, która mnie posłuchała, no praktycznie na razie nie miałem telefonu, żeby komuś to nie pomogło. Co powiedziałem? Pomogło. Więc chciałem tutaj troszeczkę powiedzieć odnośnie tego, co u nas było stosowane w hodowli. Zresztą też widzieliście na wcześniejszych wideach, że ten kał to wszystko trzyma się bardzo dobrze. Chciałem zaznaczyć tylko, że u nas się sprząta raz w tygodniu w gołębniku. Nie tak jak u niektórych, że wchodzą i codziennie czyszczą. Bo raz, że nie mamy na to czasu, a dwa, że no ptaki też by były za sterylne. Dla mnie ptak, który jest za sterylny, to ptak, który będzie miał ubogą odporność i ten jego układ immunologiczny nie będzie działał tak, jak potrzeba. Na przykład spotkałem kilku hodowców, którzy praktycznie przez całą jesień i zimę nie sprzątają w gołębnikach. No ja do końca tego nie pochwalam. Jestem tego zdania, że faktycznie no przez tydzień, maksymalnie do tych 10 dni można nie sprzątnąć w gołębniku. Wtedy jeszcze optymalnie te odchody są w ten sposób rozłożone, że nie ma takiego nadmiaru. U nas na przykład sprzątamy raz w tygodniu i trzy boksy, które ostatnio sprzątałem, to było dosłownie 3/4 wiaderka takiego, no niecałe 20 litrów, tak? Także sądzę, że duże woliery, które wybudowaliśmy, sprawdzają się i dzięki temu, że mamy duże woliery, ptaki zostały przyuczone już wcześniej, aby większość czasu i cały dzień spędzały na wolierach. Praktycznie nie musimy wchodzić do gołębnika i kazać im przechodzić do tych wolier, tylko to już jest zautomatyzowane. Ptak, który ten nawyk nabył przez praktycznie cały rok, on teraz w dzień siedzi tylko na wolierze. Siedzi, dzięki czemu jest zdrowy, bo cały czas ma świeży dopływ powietrza. Drugie, ma cały czas dostęp do światła dziennego. Mówię, nie zawsze jest słońce, ale jest to zawsze widniej jak w gołębniku i lepiej jak przy żarówce. No i teraz przejdę do takich konkretnych spraw, bo dużo osób mówi, że używa te probiotyki przy na przykład kuracjach antybiotykowych. Ja jestem tego zdania, że antybiotyk to jest naprawdę ostateczność, a nawet nie powinniśmy tego robić. Ja wiem, niektórzy z Was kupują za bardzo duże pieniądze ptaki i później mówią, jak ja mogę takiego ptaka na przykład zlikwidować, czy z takiego ptaka czegoś nie pociągnąć. No ja mówię wprost, no, taki ptak dla mnie on już jest bez wartości. Ptak, który sam nie jest w stanie poprzez własny układ odpornościowy wyjść z danej choroby. Nie mówię tu, że on robi to sam, tak? A w tym przypadku, gdy podamy mu odpowiednio zioła, a przejdziemy na odpowiednią karmę, pobudzimy tak jakby ten organizm poprzez na przykład dodanie jakiegoś elektrolitu, pobudzimy ten organizm do walki, to żeby on sam był w stanie wyjść z tego. Naszym bardzo dobrym przykładem jest Julian.
Julian to jest stary ptak, który rok w rok, co jesień, jak był jeszcze na takim starszym typie gołębnika ceglastym, on praktycznie rok w rok, tak jakby jak gołębie przychorowywały, on tak jakby stracił 10% swojej masy, utrzymywało mu się to przez tak powiedzmy 2 tygodnie i później on tak jakby sam zwalczał wszystko i nie mieliśmy problemu. Jego córka oryginalna 2344, czyli matka tej zwycięzczyni u nas na gołębniku z Lotumindem, ten ptak mi praktycznie w ogóle nie choruje. Tak samo jego wnuki. Ta jego wnuczka 11857 to jest samiczka, która od samego początku do teraz do jesieni po prostu wygląda bajecznie. Raz, że piękne upierzenie, dwa, że praktycznie nie choruje. Dlaczego? No bo jednak stary Julian, jak był trzymany w naturze, on bardzo mocną tą odporność sobie wyrobił i on przekazał to swoim dzieciom. I te dzieci, które też praktycznie były trzymane w tych samych warunkach, bardzo mocnych, spartiańskich, one wytworzyły tą odporność, tak? I teraz wiem, że w większości hodowli, które mają problemy z grzybicą, to na 80% można wskazać, że tam jest za dużo antybiotyków podawanych. Zobaczcie, chorują gołębie młode, ja pokazywałem wam filmik, tam będzie link wideo, postaram się zrobić tak, żebyście mogli bezpośrednio sobie kliknąć i zobaczycie, jak ja pokazałem, w jaki sposób w tym roku przeszedłem chorobę gołębi młodych bez praktycznie żadnego antybiotyku, gdzie większość hodowców podaje 4 miksa na przykład i oni nawet sobie nie zdają sprawy, że ładują w ptaka 4 antybiotyki, przez co no, ten organizm jest tak spustoszony, bo prawda jest taka, że każdy antybiotyk pustoszy wszystko, wyczyszcza praktycznie całego ptaka, zarówno z tych negatywnych, jak i pozytywnych kultur bakterii. A ta flora bakteryjna, która jest niszczona, ta naturalna flora bakteryjna, która jest w ptaku, która się wytworzyła przez ten okres, załóżmy tych 4-5 miesięcy pierwszych, to jest naturalna flora bakteryjna, która powinna bronić ptaka. I my powinniśmy mu tylko pomóc delikatnie, żeby ona sama była w stanie zwalczyć tę chorobę. Jeżeli tego nie zrobimy, czyli wyczyścimy ptaka, następnie będziemy niby probiotykiem zasiedlać. Pamiętajcie, probiotyk to są sztuczne kultury bakterii. Teoretycznie pozytywne, ale zanim one się przyjmą i organizm w 100% zaabsorbuje je, to tak naprawdę musi minąć sporo czasu, od 3 to nawet 8 miesięcy. I jeżeli ktoś robi rok w rok kurację na przykład jakimiś antybiotykami, to rok w rok czyści ptaki i rok w rok niszczy tą naturalną florę bakteryjną, przez co ptak praktycznie no, jest jałowy, tak? On się robi jak maszyna. My go czyścimy i tak dalej. On nie jest w stanie sam sobie zwalczać tych chorób. I później macie taki efekt, że kolega hodowca, który leci super, ma ekstra ptaki, jego ptak gdzieś przysiądzie, napije się troszeczkę z rzeczki, wraca do gołębnika, no i nagle mówią, co się dzieje, ptaki zaczynają chorować, tak? I znowu ładuje w niego jakiś antybiotyk, później probiotyk i kółko się zamyka. Więc prawda jest taka, że mój tata, który przez 5 lat trzymał ptaki sam, ja wtedy jeszcze praktycznie no, od czasu do czasu tam tylko wodę zmieniłem lub jeść dałem, tak? Taką. No to on przez 5 lat jak puszczał ptaki z każdego rejonu Polski i również z Niemiec, bo z Polski bardziej, bo mógł, bo jeździł pociągiem i miał tą możliwość, to gdzie pojechał? Czy pojechał na Poznań, czy pojechał na dół do Wrocławia, do Opola, czy załóżmy nawet w okolice gdzieś tam powiedzmy Szczecina na górę, te ptaki musiały lecieć z każdego kierunku. I powiem wam szczerze, z tych
400 paru ptaków, którymi mój tata lotował, to były ptaki od wielu hodowców na różnych szczeblach, gdzie niektórzy byli lepsi pod względem lotowym, tak? Niektórzy byli nawet niezrzeszeni i tak dalej. Otrzymywał te ptaki i te ptaki faktycznie musiały lecieć bez względu na warunki, czy to był deszcz, czy to miały podwiatr z wiatrem, czy to było słoneczko. I z tych ptaków tak naprawdę mamy podstawę 4 wspaniałych gołębi, do których co roku coś dokładamy. Przykładem jest właśnie nas 377, który kiedyś jako bardzo młody ptak do nas przyszedł. I ten ptak, już jego wnuki dobrze latają. I synowie, wnuki, wszystko zaliczyło mi lot, tegoroczny lot Minden. Jestem z niego bardzo zadowolony. Drugim przykładem jest właśnie tutaj, tutaj na przykład ptaszek 9310, po którym mamy oryginalnego syna 2308, córkę 2307 oddaliśmy jednemu młodemu hodowcy. Mam dwie prawnuczki. To są ptaki, te akurat ptaki praktycznie nie chorują, bo 9310 miał to do siebie, że wszystkie ptaki u nas na gołębniku mogły troszeczkę przychorować, a on praktycznie nie chorował. To był ptak, który moim zdaniem, po którym całe potomstwo nadaje się na wspólne gołębniki, bo ptak, który ma tak naturalną odporność i przekazuje to genetycznie swoim potomkom, to jego potomkowie mogą faktycznie bez problemu lecieć na wspólnych gołębnikach, bo największe straty na wspólnych gołębnikach moim zdaniem są przez to, że część z tych gołębi jest chora. Każdy tam się tłumaczy i mówi, że wyrywkowo biorą na przykład z jednego czy drugiego boksa 5-10 gołębi i sprawdzają, czy są chore. Ale jak w takim boksie jest 80 czy 90 gołębi, a weźmiemy wyrywkowo 10, to skąd mamy wiedzieć, czy pozostałe nie są chore, tak? No i dalej, prowadząc temat, no potwierdzam tu, że faktycznie u nas jest to zdrowie, bo raz w tygodniu, teraz sprzątamy, dostaję tylko wodę, czystą karmę i gryt. I powiem szczerze, no nie musieliśmy stosować żadnych antybiotyków. Cały sezon przelecieliśmy, były zioła, od czasu do czasu elektrolity, jeżeli faktycznie była wysoka temperatura. I powiem tak, pokrzywa, lecytyna i jeszcze raz zioła. Zioła to naprawdę super sprawa, jeżeli chodzi o zdrowie. Tylko trzeba wiedzieć, co, kiedy i jak podać. Tuż właśnie przed tym spoczynkiem, teraz na jesień, kiedy ptaki przychodzą, no to podaliśmy na samym początku przez 10 dni, ja tam też opowiadałem o tym. Przez 10 dni dostawałem ptaki w wodzie czosnek, bo codziennie dokładane było po jednym ząbku, przez co 10 dnia w płynniku mieliśmy 10 ząbków. Po tym odczekaliśmy 4 dni i po 4 dniach zastosowałem, jak miałem 4 dni wolnego, znaczy taki dłuższy okres czasu miałem wolnego, bo wypadło też tam święto. Podałem zioła w naparze przez 2 dni i do karmi też jest miksturka, także możecie zobaczyć w poprzednich wideach tą miksturkę i zaraz po tym efekt następnego dnia, jakie też były kubki u ptaków. Tutaj chciałem jeszcze zaznaczyć, że my 2 razy w roku opalamy gołębnik. Ja w sumie nie mam aż takiej wprawy, dlatego wykonuje to tata. I dzięki temu, że wypalamy ten gołębnik, no to dużo tych bakterii jednak usuwamy. I powiem szczerze, że jestem zwolennikiem wypalania gołębnika, niżeli szorowania go jakąś chemią. Bo tej chemii nigdy do końca się nie ściągnie. I później, no, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby chemią smarować gołębnik, tylko lepiej go palić i zabić te wszystkie zarazki i mieć spokój. Tutaj koledzy jeszcze często się mnie pytacie, jak to jest, że u ciebie te ptaki mają takie wspaniałe kubki i że no się nie garbią, mają w ogóle taką postawę, bo jak prezentowałem tam synów, na przykład synów Mazanego Łebka,
gdzie samiczka jest drobna, samczyk jest drobny, a na młotki to są petardy, to powiem wam szczerze, oprócz pokrzywy, o której wcześniej wspominałem, bo to jest naprawdę coś wspaniałego, tak? Warto jeszcze też teraz, na przykład na jesień, do waszej diety dodać sezam. Sezam. Do karmy dodać sezam. Wiadomo, on jest troszeczkę droższy, można go kupić w sklepie. Ja na przykład w swojej diecie, bo teraz przyszedłem na dietę, zdrowo się odżywiam, dodaję też sezam do, na przykład jak rano robię sobie omlet, tak, z trzech jajek, płatek owsianych, dodaję sezam, dodaję rodzynki. To tutaj można dodać spokojnie sezam do całą, na przykład taką małą torebkę na 20 kilo karmy, może 15 kilo karmy, żeby w proporcji tego sezamu gdzieś było z 5-7%. A dlaczego o tym mówię? Bo sezam ma bardzo dużo wapnia. To jest tak duża i mega dawka, bo to są po prostu... To jest... No powiem tak, no... No... Dzięki sezamowi możemy zbudować naprawdę bardzo mocny kościec u naszych ptaków. A ponadto on jest też źródłem, ja sobie tutaj przeczytam, bo to nie jest takie proste do powiedzenia, fitosteroli, czyli takiej substancji, która reguluje, bardzo reguluje pracę serca oraz naczyń krwionośnych. I wcześniej wspominałem odnośnie samej pokrzywy, że ona też reguluje te ciśnienie tętnicze, jak to samo też wykonuje cebula. Ale sezam naprawdę tutaj robi całą tą robotę i wzmacnia nam ogólnie układ krwionośny. Dlatego no bardzo polecam wrzucić to po prostu do karmy. I powiem tak, że aktualnie jestem na etapie tworzenia takiego fajnego syropu dla gołębi, ale z własnej inicjatywy. Na razie go testuję i jeżeli on faktycznie się przyjmie i zda egzamin i będzie bardzo duża, jak to się mówi, no bardzo duża absorpcja jego, no to wtedy jak najbardziej polecę wam go. Powiem tylko tak, że stosuje się przy tym czosnek, cebulę, miód, cukier i cytrynę. I jak mi to wszystko wypali i faktycznie ten preparat będzie spełniał funkcję tak dobrze jak ten preparat ziołowy, to wam go polecę. W następnym wideo postaram się, koledzy, omówić właśnie ogólnie cztery bardzo ważne rzeczy, to znaczy produkty takie jak na przykład czosnek, cebula, pokrzywa, miód. To także polecam obejrzeć następny filmik, a tak jak tu widzicie na ekranie, zrobiłem sobie takie pamiątkowe zdjęcie mojego Juliana, małej Julii z tego roku, czyli córki Julianki, po córce Juliance, no i naszego 377, czyli bazowego ptaszka, którego syna oryginalnego wysłaliśmy do pana Jurka i pan Jurek stwierdził, że faktycznie ptak jest bardzo zadbany, jest symetryczny. No w standardzie po prostu bajka. A no ja wspominałem panu Jurkowi, że wysyłam dla niego ptaka tak, jakbym sam chciał otrzymać. I wiem, że po tym ptaszku, czyli po jego synu, na pewno nie będę się wstydził. Także pozdrawiam pana Jurka, bo on powiedział takie fajne słowo. Pamiętaj, Staszek, jeżeli ludzie cię nie skopią, to będzie cud. I powiedział, żebym sobie zapisał ten tekst. I dziękuję właśnie za też rozmowę z panem Jurkiem, bo to jest starszy pan, który faktycznie też ma konkretnie głowę na karku i
i fajnie się z nim rozmawia i co nieco można też z nim podebatować. Także dziękuję jeszcze raz za wszystkie obejrzane filmiki, za telefony. Jak macie problem, dzwońcie. Tylko tak jak wspominałem, po godzinie 16, bo ja jestem zwykłym chłopakiem, który pracuje po 8 godzin od 8 do 16. No i niestety w godzinach pracy nie zawsze mogę odebrać telefon. Także powodzenia, trzymajcie się i jak najmniej tych antybiotyków. Pozdrawiam, Staszek.